Anna Wojda, witam Państwa po przerwie. To jest program Rzecz o Prawie, a w nim mój pierwszy gość, Małgorzata Cieluch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzień dobry. Dzień dobry. Święta się skończyły, a wiele osób dostało prezenty, ale okazuje się, że nie wszystkie były trafione. Jakiś sweter w nieodpowiednim kolorze albo źle dobrane perfumy. No i co, teraz będą leżały na półkach, czy jednak możemy poprosić Mikołaja, żeby spróbował je wymienić albo zwrócić w ogóle do sklepu? Możemy poprosić Mikołaja, możemy. Możemy też sami to spróbować zrobić, ale wszystko zależy od dobrej woli sprzedawcy. Mm-hmm. Jeśli Mikołaj robił zakupy w tak zwanym tradycyjnym sklepie, czyli poszedł na przykład do centrum handlowego i tam kupił. Tak. Mm-hmm. W polskim prawie to, co nazywamy zwrotem, czy nazywamy wymianą, w przypadku, kiedy towar się nam przestał podobać, nie odpowiada nam w jakiś sposób, czyli nie jest wadliwy, ale generalnie nie spełnia naszych oczekiwań, to wówczas możemy tylko tak naprawdę, jesteśmy uzależnieni tak naprawdę od dobrej woli sprzedawcy. I to sprzedawca decyduje, czy mamy 7 dni, 9, 30, 60 i na jakich warunkach. Mhm. Czyli na przykład, że dana rzecz ma być opakowana, ma być nieużywana, ma być z metkami i na przykład wymaga od nas dowodu zakupu w postaci paragonu. No właśnie, bo powiedziała Pani, że możemy nie prosić Mikołaja i spróbować sami oddać, ale myślę sobie, że pewnie trzeba mieć ten paragon. Tak, trzeba mieć dowód zakupu. A nie sądzę, żeby Mikołaj dawał prezent z paragonem. Tak, ale Mikołaj najczęściej trzyma ten paragon i właśnie to jest ważne, żeby nawet jesteśmy po świętach, nawet gdyby ktoś nas nie poprosił z osób obdarowanych o taką możliwość wymiany lub też zwrotu, to apeluję, żeby trzymać ten paragon. Bo nie wyrzucać. Tak, bo się przyda konsumentowi również w przyszłości, gdyby dana rzecz była wadliwa. Ale teraz jesteśmy przy zwrocie pełnowartościowego towaru. Jeżeli mamy paragon, proponowałabym, żeby udać się do sklepu, gdzie została dana rzecz zakupiona. No jeżeli to jest Święty Mikołaj i chce nam w tym pomóc, to rzeczywiście można też tak to zrobić. Natomiast warunki mogą być różne. I teraz to, co może być warunkiem, na przykład przyjęcia danej rzeczy, to właśnie te brak oznak noszenia. No, można coś przymierzyć, można coś spróbować, ale brak oznak użytkowania danej rzeczy. To po pierwsze. Nieoderwana metka na przykład. Pewnie. No to może będziemy być może zazwyczaj myśląc o wymianie, myślimy najczęściej o rozmiarze, kolorze właśnie ubraniach, ale pamiętajmy, że to są święta, w których pod choinkami często znajdujemy na przykład robot kuchenny, jakieś inne rzeczy i no może się zdarzyć, że tych robotów znajdziemy dwa. Jeden chcielibyśmy zwrócić albo przynajmniej wymienić na jakąś inną rzecz. Co może się pojawić? Może się pojawić tak zwany bon podarunkowy. Czyli sprzedawca mówi, dobrze, ja przyjmuję od Państwa ten towar, który się nie podoba. Ale pieniędzy nie oddaję. Tak, ale pieniędzy nie oddaję, tylko zwracam Państwu te pieniądze na taki bon podarunkowy. I to jest normalna, zdrowa praktyka. Może się ona pojawić. Ona byłaby zagrożeniem i UOKiK zajmowałby się tego typu działaniem, gdybyśmy mieli do czynienia z sytuacją reklamacji, czyli wadliwego towaru i wtedy uzależnienie sprzedawcy od przyjęcia tej reklamacji, właśnie od przelania tych pieniędzy na bon podarunkowy. W przypadku takiej wymiany, zwrotu, kiedy to jest właśnie towar, który po prostu nam się nie podoba, możliwość taka istnieje. Czyli może być wymiana, może być konkretny właśnie towaru na towar, może być zwrot pieniędzy lub też ten bon podarunkowy. To zależy najczęściej od sprzedawcy i też apeluję, żeby nie traktować sprzedawcy w tym wypadku jako kogoś, kto łamie nasze prawa, ponieważ to jest rzeczywiście jego dobra wola. Zachęcam, żeby skorzystać z tej możliwości czy sprawdzenia tej dobrej woli natychmiast po świętach, żeby nie czekać, dlatego że bardzo często są bardzo krótkie terminy na możliwość. Na przykład 7 dni. Tak, w ciągu 7 dni możemy wymienić towar albo zwrócić. Dokładnie, w ciągu 7 dni, więc jeżeli zakupy tym bardziej były robione wcześniej, bo to są okresy przedświąteczne, nie wszyscy kupują i zostawiają na ostatnią chwilę, więc tym bardziej powinniśmy skorzystać z tej możliwości. Ale generalnie sprzedawcy do tego, żeby przyjął od nas nietrafiony prezent, zmusić nie możemy. Nie możemy. Możemy to zrobić w internecie, ponieważ tam obowiązują zupełnie inne prawa. Czyli wtedy, gdy Mikołaj przez internet kupował prezenty. Tak. Jeżeli zamówione były prezenty właśnie przez internet, to jesteśmy strzeżeni jako konsumenci. Wydaje mi się, że można powiedzieć lepiej. Tak, to prawo jest takie bardziej dające nam możliwość wycofania się z danej konkretnej decyzji zakupowej. I mamy na to 14 dni.
To po pierwsze. Po drugie... To też ważne, że jeśli Mikołaj robił bardzo wcześnie zakupy, to się może okazać, że ten termin nam już minął. No właśnie, natomiast pamiętajmy, że liczymy ten termin od otrzymania tej danej rzeczy przez Mikołaja, więc to też jest istotne, kiedy posiadanie rzeczy się gdzieś tak, ta rzecz się w posiadanie... Czyli nie wtedy, kiedy złożył zamówienie, ale wtedy, kiedy kurier przywiózł mu paczkę. Tak, dokładnie od tego momentu. Liczymy te 14 dni. Pierwsza rzecz to jest wysłanie oświadczenia, druga rzecz to jest dosłanie tego towaru, więc to się jakoś tam jeszcze przedłuża. Natomiast może warto powiedzieć o takiej sytuacji, której nie ma w sklepie tradycyjnym, a jest właśnie w sklepie internetowym, że tak naprawdę tu konsument oddając daną rzecz nie musi się na nic powoływać. To jest po prostu rezygnuję, ponieważ mi się nie podoba. Może mi się nie podobać, mogę nie mieć żadnej przyczyny. Po prostu oświadczam, że rezygnuję. Nie musi tłumaczyć, że na przykład, nie wiem, ten sweter jest za duży. Nie musi. Nic takiego nie musi. Tylko wysłać oświadczenie i ten towar. I jest jeszcze taka jedna rzecz, która jest też, wydaje mi się, że dość istotna. Mianowicie możemy jako konsumenci spróbować danej rzeczy, ale nie możemy jej używać, bo inaczej sprzedawca, i to jest dość nowe, może obciążyć nas jakąś kwotą związaną z danym, z użyciem danej rzeczy. I takim chyba koronnym przykładem jest taka sytuacja, że na przykład nie, rodzina otrzymuje pod choinkę odśnieżarkę do śniegu. Śnieg spadł. Chcę wypróbować. Próbuję, ale to nie jest jednak to, co oczekiwali obdarowani. Czy może zwrócić w ciągu 14 dni przez internet? Może, ale wówczas przedsiębiorca, który sprzedał daną rzecz, może obciążyć osobę, która kupiła i która zwraca, no właśnie tym użyciem, ponieważ pamiętajmy, że trzeba zdroworozsądkowo korzystać z danej rzeczy. Czyli to, co byśmy mogli zrobić w tradycyjnym sklepie. Przymierzyć, być może rzeczywiście wypróbować, ale na takiej zasadzie... Myślę, że w tradycyjnym sklepie to pewnie byśmy odśnieżarki na żywo tak nie wypróbowali. Nie, moglibyśmy na przykład sprawdzić, czy coś działa. Ale to jest właśnie charakterystyczne, że ta granica jest tu dość jasno postawiona moim zdaniem przez prawo, natomiast zawsze pada pytanie, jak przedsiębiorca będzie wyliczał ten ekwiwalent. Właśnie chciałam zapytać, czy to jest jakiś procent wartości? No właśnie tego nie, to nie jest ustalone przez prawo. To jest nadal problemem, takim momentem konfliktowym dla obu stron. Najczęściej przedsiębiorca chce wyliczyć więcej, a konsument chce mniej. Tak trudno się dziwić. Te sporowy kończą się najczęściej albo w sądach polubownych, albo w sądach powszechnych, no, kiedy mamy to rację przeciwko racji. No to nieciekawie wtedy się dzieje. No najczęściej jest tak, że to musi być jakiś kompromis, dlatego że tego nie da się oszacować i wpisać w żadną... No wyliczyć jakoś jasno, tak? Że... Pamiętajmy, że na przykład przy turystyce, kiedy są te dwie kwestie sporne, mamy jakąś tabelę frankfurcką, która procentowo określa tego, ile możemy żądać. Tu też trzeba pamiętać, że sprzedawca nie może żądać 100%, czy 90%, czy 80% kosztów związanych ze zużyciem danej rzeczy, jeżeli ta dana rzecz się dalej nadaje do użycia. Natomiast też pamiętajmy o tym, że jako konsumenci nie chcielibyśmy kupić używanej rzeczy jako nowej, więc zdrowy rozsądek po obu stronach jest wskazany. Wspominała Pani, że potrzebujemy paragonu, ale może się zdarzyć, że tego paragonu nie mieliśmy. Mamy jakąś szansę, żeby spróbować udowodnić sprzedawcy, że jednak to u niego kupiliśmy ten towar? No oczywiście mamy te wszystkie możliwości związane z każdym inną formułą dokumentu zakupu. Natomiast jeżeli wracamy do tej pierwszej części naszej rozmowy, czyli zwrot, czy też wymiana towaru, który nie spełnia naszych oczekiwań, ale jest towarem pełnowartościowym, to wtedy niestety mogą się pojawić pewnego rodzaju obostrzenia i może powiedzieć przedsiębiorca także o to w regulaminie, zawarł warunek, że rzeczywiście zwrot możliwy, ale ja chcę zobaczyć paragon. To jest taka sytuacja, w której przedsiębiorca może na nas narzucić bardzo różne warunki. Tego nie może zrobić w sytuacji, kiedy na przykład my idziemy do sklepu, a dana rzecz jest zepsuta. Czyli w przypadku reklamacji tak naprawdę żądanie od nas jakichś dodatkowych rzeczy jest niewskazane. Czyli dostaliśmy, na przykład wspominała Pani o tych mikserach, tak? Na przykład. I dana rzecz włączamy do... Nie działa. Tak, nie działa. Co wtedy? Oczywiście idziemy z reklamacją do sklepu i tu dowód zakupu, czy to jest wyciąg z karty, czy to jest paragon, czy to jest świadek, bo też prawo dopuszcza, trudne do udowodnienia, ale możliwe, to wówczas nie ma znaczenia. Tak naprawdę to my jako konsument przychodzimy do sklepu i może tylko przypomnę, że mamy 2 lata od daty zakupu, dlatego też proponowałabym, żeby Święty Mikołaj jednak próbował zatrzymać te dowody zakupu. Może warto w kopertę dać osobie obdarowanej, to się przyda.
Bo z tym też związane są często różne prawa. Mhm. Na przykład jeśli mówimy o sprzęcie, czy jakichś innych takich rzeczach, które się używa, to bardzo często w gospodarstwie domowym, to bardzo często pojawia się jeszcze dodatkowo gwarancja. Mhm. A gwarancja znowu obwarowana jest tym, że można z nich skorzystać, ale wcześniej trzeba na przykład jakąś pieczątkę zdobyć z sklepu na konkretnym papierze. Mhm. I żeby zrobić tę pieczątkę, potrzebuje paragon. I teraz zobaczcie Państwo, to koło się tak jakby zamyka, więc paragon, podstawowy dowód zakupu, robimy zdjęcie, żeby nam nie wyblakł i chowamy w telefonie w jakimś specjalnym schowku, trzymamy przez 2 lata, bez względu na to, czy jesteśmy świętym Mikołajem, czy osobą obdarowaną. No dobrze, mówimy o tym, że coś nam się nie podoba, dostaliśmy od Mikołaja i że możemy próbować to zwrócić, ale czy są takie towary, których na pewno nie uda nam się zwrócić? Jeśli mówimy o internecie, to na pewno nie uda nam się zwrócić takich towarów, które są rozpakowane, a na dodatek są jeszcze tak zwanymi nośnikami różnego rodzaju treści cyfrowych czy jakichś autorskich. Tu bardziej chodzi o taką, mówiąc wprost, to rozpakowaliśmy, skopiowaliśmy i teraz chcemy dokładnie zwrócić, tak? To chodzi głównie o płyty, o programy. To jest tak zwana klauzula właśnie treści cyfrowych. Chodzi o to, że tak naprawdę chronimy nie tylko produkt, ale również tego, który wynalazł czy stworzył jakąś pewnego rodzaju zasadę i wówczas rzeczywiście to nie powinno się, znaczy to jest wyjęte. Tych grup produktów jest coraz mniej, ale co do zasady można reklamować wszystko. I oddawać również w przypadku, jeżeli się rozmyśliliśmy, w zależności od tego, z jakiego prawa korzystamy. To teraz na koniec już. Przed nami Sylwester i wiele osób wybiera się na przeróżne imprezy, a organizatorzy tych imprez przed nimi obiecują mnóstwo różnych rzeczy, w czym idziemy na imprezę i okazuje się, że niektórych z zapewnianych wcześniej rzeczy nie było. No i co możemy zrobić, jeśli taki Sylwester się nie udał? Byśmy niezadowoleni. Możemy próbować odzyskać pieniądze? Tak, możemy próbować odzyskać pieniądze na zasadach normalnie kodeksu cywilnego i praw, które nam przysługują, czyli składamy reklamację. Dobrze jest mieć coś, co potwierdzi, co w rzeczywistości obejmowała oferta. Więc zachęcam Państwa, jesteśmy przed Sylwestrem. Jeżeli wybieracie się na zorganizowanego Sylwestra, warto potwierdzić mailem, czy w jakiejś inną formę, w innej formie pisemnej, te warunki, na które się zgodziliśmy. Jeśli ma być 7 posiłków, ma być orkiestra, to niech ona będzie napisana w tym mailu. Mm-hmm. Gdyby się okazało, że zamiast posiłków 7 było znacznie mniej, a zamiast orkiestry był tylko DJ, a nam to nie odpowiada, to wówczas rzeczywiście możemy dochodzić roszczenia i tutaj czego możemy żądać? No, w takich wypadkach najczęściej obniżenia ceny lub też zwrotu części. No, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś żądał na przykład, nie wiem, tego, że za rok o tej porze zorganizowany zostanie Sylwester na koszt przedsiębiorcy. Wydaje mi się, że tutaj głównie to jest właśnie obniżenie ceny i to są tego typu ekwiwalenty. To już ostatnie pytanie. Gdyby się okazało, że organizator Sylwestra nie chce uwzględnić naszych żądań, możemy się komuś poskarżyć czy od razu do sądu? Proponuję inspekcję handlową. Wiem, że brzmi dziwnie, kojarzona głównie z badaniem, ile cukru w cukrze, natomiast to jest w tej chwili dość silna organizacja, która pomaga mediować. Czyli tak naprawdę zanim jeszcze pójdziemy do sądu powszechnego, możemy po pierwsze skorzystać tam z mediacji, po drugie z tak zwanego polubownego rozwiązania sporu. Jest tych opcji kilka, więc zachęcam. Inspekcja handlowa w każdym województwie można się bezpłatnie porozumieć i tak naprawdę sprawdzić, jakie mamy prawa. Serdecznie dziękuję Pani za rozmowę. Moim gościem była Małgorzata Cieloch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a Państwa zapraszam po przerwie na kolejną rozmowę.